Sąd apelacyjny we Wrocławiu podtrzymał wyrok kary 25 lat pozbawienia wolności dla Marcina M., który w marcu zapadł w sądzie okręgowym w Legnicy. Mężczyzna jesienią 2017 roku przy ulicy Chojnowskiej w Legnicy brutalnie i bez żadnego powodu skatował 65-letniego niepełnosprawnego umysłowo Leszka N., który szedł akurat po bułki do piekarni. Marcin M. był wówczas pod wpływem narkotyków. Skazany swoje zachowanie tłumaczył podpisaniem w przeszłości paktu z szatanem. Biegli z zakresu psychologii i psychiatrii orzekli jednak, że zabójca jest osobą poczytalną. Orzeczenie sądu apelacyjnego we Wrocławiu jest prawomocne. Przypomnijmy, że prokuratura domagała się dla Marcina M. kary dożywotniego pozbawienia wolności.